Kolejny dzień na naszym placu zabaw. A to jest kolejna nasza zabawka. Zapraszam serdecznie. A naszą zabawką, moi drodzy, jest nic innego jak GMC wersji Cyclone. Co jak sama nazwa wskazuje, już wielokrotnie mówiłem, że to nie może być zwykły samochód. No i moi drodzy, w tym samochodzie mamy nic innego jak silnik z GTR-a R35. Tak, dobrze słyszycie. Wersja Twin Turbo, mająca 280 koni w serii, ale to myślę, że się spokojnie zmieni. Z tym silnikiem pracowaliśmy już wielokrotnie. Jak sami widzicie, no tutaj wiele nie ma, ale to się wszystko da zrobić. Wydaje mi się, że era właśnie takich troszeczkę dostawczych, powiedzmy, aut właśnie na wyścigach, to jest era, która jest dosyć ciekawą z racji tego, że to jednak mało nie waży, a mimo wszystko potrafi walczyć z najlepszymi. Co zresztą ja już osobiście widziałem i pewnie niektórzy z was również. Na przykład Nissana Patrola, który ma 1200 koni bodajże. I nie wiem, czy nie właśnie silny z GTR-a, ale tutaj mogę się mylić. Tak się oto prezentuje. Na razie nic nadzwyczajnego, ale to się da spokojnie pokleić. Wystarczy troszeczkę czasu i troszeczkę pieniędzy, ale że pieniędzy mamy, to i się tutaj to ogarnie. Dobra, rozbierzmy go z resztek, które nam zostały. Dużo tego nie ma, no ale musimy. Nie wygląda to dobrze, ale wydaje mi się, że będzie całkiem spoko. Opony ma standardowe. Okej. Nie wiem, w jaką moc będziemy szli, tak szczerze powiedziawszy. Na razie to, na tym się jakoś bardzo nie zastanawiam. Na razie trzeba go odświeżyć. Fajnie byłoby właśnie zostawić taką budę, w sensie bez tej tylnej części kompletnie. Ale z drugiej strony, kurna, zbudować go na takiej właśnie zasadzie, że teoretycznie oryginalny GMC, w praktyce GMC jedzący sporą ilość aut, też jest ciekawą opcją. No tutaj dużo do poprawy mieć nie będziemy. Oczywiście jeszcze środek trzeba wyjąć. Z tego co widzę, nie mamy skrzyni biegów, więc teoretycznie moglibyśmy już wyciągać silnik, jeśli się nie mylę. A nie, rura początkowa. Tak mi się wydawało, że tam jakaś rurka jeszcze istnieje. Nie wiem co to... A nie, to jest katalizator. Wał napędowy... Gdzie jest ta rura początkowa? Tu! I tonówka funkiel! Coś się zepsuło, czy mi się wydaje? Dobra, zajmijmy ten wał napędowy. Dobra, no i teraz możemy wyciągać silnik. Ostatnio robiliśmy tak, że zajęliśmy się silnikiem najpierw, ale dzisiaj najpierw doprowadźmy budę do poprawności, a dopiero później możemy zająć się sercem tego potworka. Pierwsza część powoli została ukończona, teraz czas na tylną część, która nie będzie jakoś wielce upierdliwa, z racji, że to jest mimo wszystko tylko stół. Aczkolwiek tutaj warto pamiętać o pewnych rzeczach, jak na przykład tutaj te wszystkie obejmy i tak dalej. Bo ja bardzo często o tym zapominam, ale mam nadzieję, że nie tym razem. Właśnie się tych obejm pozbędziemy, tych resorów, które się swoją drogą nanosiłem trochę w życiu. Dziwi mnie to, że ten silnik i seryjne opony były, ale to się na pewno zmieni. Mam tylko nadzieję, że nie będę miał nie wiadomo jakiej
rozkminy, jakie koła wstawić, bo to byłoby trochę bez sensu. Ale tylna część to jest akurat najmniejszy problem. Tylko widzę, że tak, nie mamy zbiornika, mamy... Niektóre rzeczy są wrzucone na tył, mimo tego, że są to części silnika. Bo jednak jest to konfiguracja niecodzienna z tym silnikiem. Więc będę musiał popatrzeć, wszystko mam ułożone. Dobra, zdjęliśmy tył. Zaraz wam pokażę, o co mi chodzi. Sobie wejdziemy w silnik. Sobie wejdziemy tak. A nie. A wydawało mi się jeszcze niedawno, że tam z tyłu jest... A nie, tu są przekaźniki. Dobra, to zwracam honor, nie było pytania. Tego szukałem i to też znalazłem. Może się wydawało, że jest to z tyłu, a jest to tutaj. Dobra, tego się musimy pozbyć. I widzę, że mi się pokończyły niektóre rzeczy. Nie sterownik, tylko skrzynka bezpieczników. To jest śmieszne, ja skrzynek nie mam, ale już pokrywę tych skrzynek mam w zestawie, w zapasie. Nie wiem, od czego to zależy. Jakoś to dziwnie kupowałem. I zaraz zobaczycie. Tylko jeszcze czegoś nie wstawiłem. Dobra, mamy. I pokrywy mamy 6 stron. Jak? Nie mam zielonego pojęcia. No ogólnie tak, cooler muszę wymienić, bo to jest cooler seryjny, który mógł być naprawiony. A my tutaj wstawiamy oczywiście cooler tuningowy. Teoretycznie już na tym setupie mamy z 5% przyrostu mocy, więc jakoś to będzie. Tylko teraz tak, jest jeden mały problem, bo my musimy dostać się do teoretycznie silnika, żeby zamontować, może i nie, wait a minute, bo zbiornika nie mamy z tyłu, właśnie to jest problem z modami, że tu trzeba naprawdę dobrze trafić, żeby zamontować to, co się chce zamontować. A nie, dobra. Never mind. Zbiornik. Pompę paliwa zostawimy seryjną, nie będziemy tu się cackać. Aha, dobra. Most tylny był do wymiany. Tu sobie dodamy wszystkie te pierdoły, które mamy. Dobra. No i teraz czas na zakupy. Oczywiście zaczynamy od mostu. Bo tego nie mieliśmy. Resztę teoretycznie powinniśmy mieć. Mamy dwie piasty. Mamy, dobra, tutaj. Płośki mamy obydwie, więc też kupować nie będziemy musieli. Zajebiście. Cylinderki również... Zostały, szczęki mamy w zapasie, bębny, jedna sztuka, czyli jedną musimy dokupić, dobra. Pióra mamy obydwa. Tulejek już dokupiłem wcześniej, więc to akurat problemu nie będzie. Amory naprawione są, ok. Cyk, druga mańka. No jak sami widzicie, no tutaj wielkiej filozofii nie ma, podstawę też mamy. Ładujemy tylko dwie obejmy i tak naprawdę tył jest niemalże zamontowany. Więc to jest akurat całkiem spoko. Tylko ten bęben będę musiał jeden kupić jeszcze.
To jednak to auto nie było w takiej złej kondycji, tak teraz patrzę, bo dużo rzeczy się ostało z tego, co było tutaj. Ale chyba akurat obejmę to mieliśmy. Też w małym zapasie. Dobra. Cylinderek. No i teraz... Bęben hamulcowy potrzebny. Tyk, szczęka. Tyk, bęben. Dobra, i tutaj mamy te kółko, które na razie jest nam niepotrzebne. Wału napędowego już mieć nie mamy, więc to też trzeba byłoby kupić. To jest śmieszne, nie mamy skrzyni biegów, ale możemy wał napędowy zamontować. No, ale już zaczyna to powoli jakkolwiek wyglądać, patrząc na to, że nie mieliśmy tutaj nic. No i ramy mamy 100%, części 50 i już mamy zarobione 8000, więc to jest też całkiem spoko. Nie wygląda to źle, ale jeszcze naprawdę bardzo dużo roboty przed nami. Trochę was ominęło, ale budowa tego silnika do łatwych na pewno nie należy. Ale już w tym momencie tak naprawdę jesteśmy ku końcowi, przynajmniej z tej kwestii mechanicznej. Tak naprawdę wbudowałem tam niemal wszystko, co się tylko dało, jeśli chodzi o części tuningowe. I naprawdę wygląda to zacnie. Co jest ciekawe, tutaj mamy jakby jeden główny wydech i tutaj mamy drugi wydech kompletny. Wygląda to tak, jakby to było pięknie zgrane, co ja jestem ogólnie w szoku, ale jak sami widzicie, to jest końcowy układ. To jest końcówka wydechu, po prostu inna, tylko tak wykrzywiona, że tak jakby wychodziło jakby z dwóch różnych stron. Jest to zajebiście zrobione, powiem wam szczerze. Z zewnątrz jeszcze to auto kompletnie nie wygląda, ale jak się spojrzy na silnik, a raczej na bok tego silnika i zobaczy się te wielkie turbiny, to raczej można się domyślić, że no tutaj jest grubo. Teraz tak... ogólnie fotele jeszcze zamontowałem. Teraz trzeba to jakoś opakować. Wystroić. No i zobaczymy, ile to dmuchnie. Dobra, przyszedł czas uzbroić go. Jak sobie widzicie, już coś tutaj zrobiłem, ale to głównie dlatego, by zobaczyć, jak to w ogóle mnie wyglądało. I na razie widzę, że chyba te koła są za małe. Włożyłem 17, ja nie pamiętam, jakie tutaj były wcześniej. To jest troszeczkę problematyczne. Ale z drugiej strony może to i lepiej, bo w sumie to tutaj... No te koła nie powinny być też nie wiadomo jak wielkie, bo to jednak jest specyficzny projekt, co zresztą po lusterkach widać, że tutaj coś jest ewidentnie nie tak. Zrobiłem taki troszeczkę miszmasz, bo tak naprawdę nie zrobiłem wszystkiego tak stricte pod wyścigi z wyglądu, żeby to też tak nie zdradzało, ale już ten spoilerek tutaj mówi, że coś tu jest nie ten tego. O, tylnej szyby nie zamontowałem. Znaczy nie kupiłem? Tylna szyba jest. Więc chyba mamy zamontowane wsioryba. No nie wygląda to źle, ale nie wygląda to też idealnie. Wygląda to, powiedzmy sobie szczerze, jakoś. Tak delikatnie mówiąc. O tak, przód w ogóle nie pokazuje, że coś tu jest nie halo. Tył trochę pokazuje, że coś tu jest nie halo. Weźmy go, opuśćmy. No te koła to są takie pipidówy trochę przy tym aucie. Nie wiem, czy to będzie informacja. Były 16, 2, 4, 5, 50. Czyli były 16, są 17, trochę węższe, ale opony wyścigowe, więc w sumie nie powinno być tak źle. Nie wiem, no będziemy musieli się zastanowić, ale najpierw trzeba go umalować. Myślałem nad czarnym, ale cały czarny jakoś średnio mi się widzi, będąc szczerym.
I zastanawiam się nad jakimś innym kolorem. No bo ten czarny tutaj... No niby spoko, ale jakoś tak, kurna... Coś mi tu nie pasuje. Ja myślę, czy przypadkiem nie zrobić sobie matowego białego. Niech się dzieje, co ma się dziać. Białego auta jeszcze nie mieliśmy. No tu coś ewidentnie poszło nie tak. Tutaj te boki, widać, że ten zderzak nie jest kompletny do tego bodykitu. On swoją drogą jest w ogóle szerszy. Teraz tak zauważyłem. Przez tą wersję Cyclone. No dobra, no tutaj będzie... Wypadałoby chyba to jednak zmienić, tak szczerze powiedziawszy, ale z drugiej strony nie wiem, czy to ma sens. Pójdźmy sobie na ścieżkę diagnostyczną. Bo dawno żeście jej nie widzieli. Weźmy sobie, ogarnijmy kółka tak, jak być powinno. Lampy to samo, żeby nikogo nie oślepiać i widzieć cokolwiek. Nie wiem, jaką moc nam dmuchnie. Nie mamy sterownika w ogóle do tego silnika. To jest dla mnie troszeczkę dziwne. Nie wiem, czy to tak ma być, czy ja po prostu jestem ślepy i go nie widziałem. To też jest jakby jakaś opcja. Wszystko mamy wlane i powinien dmuchać. Zobaczymy, co wyjdzie. Turbo się dołączyło. Mam wrażenie, że coś tu poszło nie tak. Ja nie wiem, czy te przełożenia tutaj nie są... Te przełożenia tutaj nie są przypadkiem... No, zobaczcie, jakie są krótkie biegi. Są bardzo krótkie biegi. Bardzo, bardzo, bardzo krótkie biegi są. Znaczy, jedynka jest bardzo długa, więc to troszeczkę możemy zmniejszyć, zastosuj. I wydaje mi się, że teraz powinno być ciutkę lepiej. Nie stroiłem jeszcze skrzyni biegów, więc tutaj może być różnie, ale no trzeba w końcu spróbować. Jest chyba to samo. Więc tutaj bez tego sterownika to my tak naprawdę nic nie zrobimy. To jest śmieszne trochę, bo... W ogóle to jest jeszcze śmieszniejsze. Nie wiem, czy zdążyliście zauważyć, ale ten silnik teoretycznie powinien być tylnonapędowy. A nie czterobutem. Więc to jest takie trochę dziwne. No cóż, no na razie go nie sprzedajemy. Ja go po prostu odstawię na parking. No i trzeba będzie pomyśleć, co z nim ewentualnie robimy, bo wydaje mi się, że tam jeszcze jakiś zapas mocowy musi być, tylko trzeba byłoby rozkminić, co tu poszło ewidentnie nie tak. Nie wygląda, wydaje mi się, że źle, mimo tego, że te koła są malutkie. Ale z drugiej strony, czy byłby sens mieć większy? No zobaczcie, że te koło wystaje tutaj z tyłu. Ja nie wiem, czy te pokrywy nie musiałbym po prostu zmienić, no ale to jest wszystko jakby do zrobienia. I tak naprawdę z tej całej naszej paczki został nam tamten Cadillac, no i tutaj kolejny busik, który również może być ciekawą opcją, ale to już w następnym odcinku. Ja dziękuję wam wielkie za oglądanie, jeśli wam się podobało, to oczywiście zostawcie łapkę w górę i suba, a my się widzimy już niedługo, trzymajcie się i do zobaczenia.